Julia, ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia, że wasza rodzina się powiększy i już się powiększyła, zaadoptowaliście kundelka. Jak czujecie się w roli rodziców? Powiem ci szczerze, że jak zobaczyłam te artykuły, sama się zszokowałam, myślałam, że o czymś nie wiem, że nasza rodzina się powiększyła, ale tak, powiększyła się o pieska. Adoptowaliśmy razem pieska ze schroniska, nazwaliśmy go Klasyk, ponieważ wygląda jak taki klasyczny piesek, ale jest przepiękny. Ma taką ładną mordeczkę, ma 2 miesiące i jest naprawdę super mądrym psem. Zauważyłam, że te adoptowane psiaki są zawsze jakieś takie wierniejsze i takie kochańsze. No właśnie, Julia, bo bardzo często gwiazdy biorą sobie psy, a właściwie nawet je kupują z jakiejś hodowli. Wy zdecydowaliście się na psa ze schroniska. Tak, ja naprawdę zachęcam do adoptowania piesków ze schroniska, no bo nie dość, że są samotne, to też są naprawdę bardzo zaniedbywane w tych schroniskach. To, co zobaczyłam, co się dzieje w schronisku na Paluchu, ale to jest w sumie pewnie nie tylko tam. To naprawdę jest dramat. Nie chcę nikogo oczerniać, nie chcę być niemiła, ale no wzięliśmy pieska, który okazał się być bardzo chory. I w tym tygodniu doszedł do siebie, ale zachorował na śmiertelną chorobę. Nie powiedzieli nam o niej, że na to zachoruje. Powiedzieli, że jest szansa, ale raczej nie. Okazało się, weterynarz powiedział, że jest 100% szansa, że tak się stało, ponieważ miał kontakt z innymi pieskami, które były na to chore i na to zmarły. Więc jakby on trzymany był jakby nie odizolowany od innych piesków. W razie na pewno następny, więc jakby tam naprawdę jest to do mojego mora. Więc zachęcam do adoptowania piesków właśnie po to, żeby i im pomóc, i je uratować, bo może są już chore i żeby po prostu zaznały więcej miłości, bo są samotne w tych klatkach. Ale to też nie chcę tutaj oczerniać ludzi, którzy kupują pieski, bo to też nie jest nic złego, to są również zwierzęta. Więc to nie tak, że adoptuj, ale nie kupuj, broń Boże, bo po prostu zostaniesz zjechany. Nie, ja mam w swoim rodzinnym domu, mamy pieska, którego kupiliśmy od hodowli. Ponieważ no, nie mogliśmy mieć pieska ze schroniska, ponieważ byłyśmy bardzo małe, więc musiałyśmy mieć pieska, które jest dobre dla dzieci i tak dalej. I uważam, że nic w tym złego. Piesek mój, Pesto, jest cudowny, bardzo go kocham i jest również, że tak powiem, wierny, jak i ten nasz klasyk ze schroniska.